Przejdę teraz do zadania drugiego i tutaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, czemu służą ukazywane w kulturze obrazy idealnego świata. I zacznę od tego, że marzenia o idealnym świecie są wpisane w ludzką naturę i wynikają z tęsknoty za utraconym rajem. Idealny świat jest doskonały, ludzie w nim są szczęśliwi, żyją w harmonii ze sobą, w zgodzie z naturą. A obrazy idealnego społeczeństwa kreowane są po to, by wskazać ludziom wzory do naśladowania. Czyni to Ignacy Krasicki w Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki. Tutaj jako wzór państwa Krasicki stawia wyspę Nipu. Jest to miejsce akcji znacząco usytuowane z dala od cywilizacji, przez co występuje tutaj brak możliwości powielania złych przykładów z innych państw. Wszyscy Nipułanie dysponują takim samym majątkiem i kawałkiem ziemi, a ponadto mieszkańców nie różnicuje ubiór. Posługują się prostym i nacechowanym dodatnio językiem. Nipułanów nie obowiązuje prawo, bo jedyne jakie jest i jedyna zwierzchność jaka istnieje to zwierzchność rodzicielska, dlatego że Nipułanie prawa nie łamią, przez to też prawników nie potrzebują innej zwierzchności nad sobą oprócz właśnie naturalnie występującej władzy rodzicielskiej. Ich relacje pomiędzy gospodarzami a służbą są oparte na wzajemnym szacunku i istnieje tam ten system prawny oparty na sprawiedliwości. I tutaj przywołam cytat. Człowiek jednakowo z drugim człowiekiem rodzący się nie może, a przynajmniej nie powinien, by sobie przywłaszczać zwierzchności nad nim. Wszyscy są równi. Ignacy Krasicki, kreując tutaj ten nipułański styl życia, wskazuje, że może on stać się wzorem do naśladowania współcześnie mu żyjących ludzi. Innym przykładem może stać się pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Jest on ukazany, tam Litwa jest ukazana właśnie jako idealny kraj lat dziecinnych. Mickiewicz, ukazując życie na litewskiej wsi w zgodzie z naturą, podkreśla dbałość o tradycje zarówno narodowe, jak i szlacheckie oraz dobre obyczaje, które łączą się z nowością wprowadzoną przez Tadeusza, czyli z tym demokratyzmem, który się przejawia w jego osobie. Przez to Mickiewicz pokazuje, że na starych, dobrych zasadach ustalonych, szlacheckich, można zbudować nowy społeczny ład w obrębie właśnie tej starej kultury. Obydwa te przykłady ukazują, że wzorce wskazywane przez literaturę są nieosiągalne, natomiast można się do nich zbliżać i sama praca nad tym zbliżaniem się do ideału do niego nas przybliża.